Witam serdecznie, wspaniali widzowie. To ja znowu wróciłem, tak, ostatnio trochę mniej materiałów, przepraszam was bardzo za to. Wczoraj też streamka nie było. Dlaczego nie było streamka? No bo wczoraj grałem te kwalifikacje do Mistrzostw Polski TFT. No i stwierdziłem ostatecznie, że jeśli zagram na streamie, ponagrywam to, to po prostu lepiej się skupię. Więc postawiłem na coś takiego. Nagrałem wszystkie mecze. Udało mi się zakwalifikować do drugiego dnia. W tabeli na te 86 osób jestem obecnie 21 chyba. Mogło być lepiej, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Natomiast, kurczę, myślę, żeby zrobić z tego filmik po prostu taki zmontowany. Także możecie się go spodziewać. No i nie zrobiłem go dzisiaj, ponieważ mam okazję wyjść dzisiaj po raz pierwszy na ping-ponga w plenerze w tym sezonie, więc bardzo chciałbym z tego skorzystać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Także tak to wygląda. Natomiast co? No zobaczymy sobie dzisiaj bardzo dobry sposób na wbijanie LP. Zaczynasz z łuku albo z paska. I tak naprawdę patrzysz, gdzie gra cię prowadzi. Ja teraz zostałem Gizu Rageblade. Gdybym dostał Last Whispera, to tak naprawdę wolałbym pewnie wybrać drogę AD. Natomiast budujemy sobie jak najmocniejszy stół i cały czas patrzymy na to, jakie itemki nam tutaj gra daje. I staramy się je skojarzyć z jakąś dobrą kompozycją, która jest w S-tierze. Gizu oczywiście to Kai'Sa, także jest to super kierunek. Więc ja już tutaj będę się nastawiał na Kai'Sę, więc chciałbym teraz do Kai'Sy coś dobrego dobrać. Z tych rzeczy, no, Trillo jest całkiem spoko, nie wiem, czy chcę to rolować teraz. Może nie zroluję, wezmę Trillo. Dostałem Rel. Rel jest też w porządku. Natomiast musimy wystawić coś, co tutaj będzie korzystało z tego Rageblade'a na razie. Zastanawiam się, czy to nie będzie po prostu Draven. Draven, czy może chcemy tak, czy tak? Oj, kurde, może kurde. No nie mogę się zdecydować, powiem wam szczerze. Dobra, zrobię tak. Na razie moje tanka i temki będzie Fiora nosić, żeby zobaczyć, jak nam się będzie dalej gra toczyła. Jeśli dostaniemy Hero Augment pod Rel, to oczywiście Rel będzie głównym tankiem, jeśli to będzie Hold the Line. Jeśli nie, no to głównym tankiem może być jakiś Garen albo Ekko. Na razie po prostu chcemy zrobić stół, który będzie wygrywać. Wezmę sobie tego Quick Draw'a, jakby się Kai'Sa trafiła jakoś szybko. To zawsze będzie jakaś dodatkowa synergia. No i co mogę wam powiedzieć? Naprawdę fajnie się bawiłem na tych kwalifikacjach. Jest to fajna wkręta. Super fajna sprawa. Zrobimy coś takiego na razie może. Bo to mi nic nie daje w tej chwili. No, nawet jedno lobby mi się udało wygrać, w którym był gościu, który jest pierwszy w tabeli w ogóle w całym turnieju. Jest to jakiś challenger z EUW. W ogóle sporo tam było graczy z EUW. Czułem się troszkę jak Bob. W pierwszej grze stresik mnie zjadł i byłem siódmy i powiem szczerze, że wtedy już tak stwierdziłem, kurde, nie wiem czy się nadaje do tego. Ale potem się okazało, że są jeszcze cztery gierki. No i w kolejnych czterech gierkach zawsze robiłem top 3, znaczy zrobiłem dwa razy top 3, raz top 4 i raz top 1. Także ja byłem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że no wiecie jak ja gram, nie? Ja jestem co sezon masterem praktycznie tylko. Teraz mam swój pierwszy sezon w życiu, gdzie wbiłem tego Grandmastera, gdzie w 6 dni w ogóle od zera wbiłem drugiego Mastera. Nie wiem, może się uda drugiego Grandmastera zaraz wbić. Także zobaczymy, no bo tutaj jest już 100 LP, jeśli ta gra się potoczy dobrze, no to będziemy bliziutko. Dobra, więc tutaj bym chciał. Wygrywam, to zrobię sobie tak. W ogóle to zrobię chyba tak. Staram się to tempo utrzymać.
Aczkolwiek ten stół nie jest zbyt przekonujący, niestety, ale. Może wystarczy. Żeby wiedzieć, czy wystarczy, to powinienem przeskautować lobby teraz, ale. Cóż. Zagadany jestem tutaj z wami i jak gadam, no to wiadomo. To się skupiam na gadaniu. Także co, bardzo się cieszę. Bardzo mnie to motywuje i cieszy do grania w TFT. Dzięki czemu będę musiał, kurde, zwiększyć jakość tego, co wam tutaj dostarczam, tych wszystkich materiałów. Czy to po prostu poprawić jakość stronki, czy też poprawić jakość filmów. Cały czas się zastanawiam, co ja mogę zrobić, żeby tak się stało. I zobaczymy, jak to się potoczy. Lidles albo miecz. Dobra, miecz weźmiemy. Ogólnie trzeba też pamiętać, żeby ubierać tanki. Bo jeśli nie ubieramy w ogóle tanków, to może się to okazać naszą piętą achillesową. Możemy się znaleźć w sytuacji, w której niby mamy dobry stół, a przegrywamy. I dlaczego? Może dlatego, że nie mamy tanków, bo są nieubrane. Tak może być. Mógłbym tego użyć na fiorze, żeby wygenerować dodatkowe tempo, ale nie zrobię tego, ponieważ nie jest to jednostka, którą ostatecznie będę grał. O Boże drogi, co to jest? Ja nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. W każdym razie, no potężny highroll tam poleciał jakiś. No, ja jeszcze chory. Oczywiście standardowo. Moje drogi oddechowe zostały tak, kurczę, zainfekowane ostatnio, że ledwo mi się mówi. W sensie teraz już jest dużo lepiej, nie? Ale właśnie ciężko mi się, kurczę, nagrywało i streamowało ostatnio, dlatego też było tego mniej. No ale cóż, niestety, człowiek taki jest schorowany, to co poradzić? Teraz powychodzi więcej na słońce, na ping-ponga, złapie dużo więcej witaminy D i będzie może bardziej zdrowym człowiekiem. Zwłaszcza, że witamina D to jest chyba najlepsze, co może być dla układu oddechowego. Oprócz oczywiście powietrza. No. Także zobaczymy. Może wezmę to na razie. No teraz czekam, bo tak naprawdę i tak już przegrałem. Nie mam żadnego streaka, który chciałbym utrzymać. Czekam sobie, obserwuję, jak się wszystko potoczy. Czy naturalnie uda mi się po prostu jakoś zbudować ten stół na tyle mocno, żebym wbił siódmy poziom i tam się stabilizował, czy po prostu będę musiał się zestabilizować na poziomie szóstym. Także obserwujemy. No mamy Thrill of the Hunt, to się może udać. Nice. Tutaj nie ma nic ciekawego. No jest ta Vajka, ale ja nie wiem, czy ja chcę Vajkę brać. Mógłbym mieć Aegisa wtedy. To może wezmę. Tylko tej kolejnej Vajki, kurczę, no nie mogę wziąć. Jak mam ją wziąć? Mogę, kurczę, sprzedać Eza. Ale może coś poleci, poczekaj. Okej. Z taką Vajką i Ezem to jest jeszcze spot na undergroundy dlaczego. Co z tego zrobić? Tak sprzedaję te Kyle, zaprzeczając sobie. Przesunę się tutaj. Zrobię takie. I zastanawiam się, kurczę, czy tutaj robić ekonomię. Przy pomocy Zajwaj. No nie wiem, kurde. Ciężkie pytanie.
Jacksik dwójeczka. Rewektor dwójeczka. Wukong dwójeczka. Jest też Kaiza. Mocne rzeczy. No wszystko wskazuje na to, że się będziemy stabilizować na szóstym. Dlatego też tutaj szykuję ekonomię, żeby jak najszybciej do tego doszło. I teraz co? I teraz lipa, bo zostawiłem takie rzeczy tylko. O Boże, po co ja tak zrobiłem? Zapomniałem o tym, przyjaciele. Czy chcę zagrać Dravena z tego spota w takim razie? Ten już gra Kaizę. Tutaj Kaiza też jest. No dobra, zagram Dravena. Bo mam Dravena dwójkę w tym momencie. Także zmiana planów. Zmiana planów, widzowie. Idziemy przegrać grę. Co tutaj zrobić, żeby mieć ekonomię? Oj, lipa wyszła teraz z tego straszna. Ale widzę, że Draven jest niekontestowany, no to robię szybki pivot. I liczę na czwarte miejsce. Dobra, no Rageblade chyba nie będzie taki zły na Dravenie. Dobra, będzie chyba tragiczny. Nie, no nie może być tragiczny. To front jest tragiczny, a nie Rageblade. Co ja tutaj gadam? Widzicie, zgłupiałem. Jak tylko się okazało, że zapomniałem przygotować tutaj synergii, które mnie interesują, to nagle zgłupiałem. Okej, to bierzemy oczywiście. Ale dziwaczny z tyłu. Mam tylko Dravena i Wukonga, no i Shena tutaj tak naprawdę z tych jednostek, które mnie interesują. Nic nie jest ulepszone, więc będę dostawał w cymbał, ale dostanę jeszcze raz w cymbał. O Boże. I wtedy się zrolujemy do 30 znowu. Po jakiś front. O, z tym to ja nie mam najmniejszych szans. To jest tak schajrolowane jakieś gówienko, że szok. A kurde, Draven. Ty biedny ciapciusiu. Tak bardzo byś chciał mnie wykerować, ale to jest tak ciężkie. Jeszcze mi się kurde kichać zachciało. Dobra. Nie ma ani piąstki, ani łuku. To jest jakiś żart. I dosłownie nie ma nic z tego, co ja potrzebuję. Ale żart. No dobra, mam dwie banieczki chociaż. Czyli brakuje mi mało Dravenów. Może się uda jakoś szybko go zrolować. Brakuje 4, tak? Ale opcja, kurde. Czy ja coś tutaj znajdę? No tak nie za bardzo chyba. Dobra, ty będziesz moim tankiem. Trzech driverów brakuje, no. To już jest blisko, to już jest bliziutko. No i tego Last Whispera też brakuje. Potwornie. Oczywiście brakuje też Dragon's Claw na takie coś. Ja nie wiem, czy ja powinienem hakować tego Dravena? Chyba nie. Masakra. Co za lobby. Co za potworne lobby i co za potworna kompozycja, którą sobie wybrałem. Do 30?
dobra, zróbmy tak, żeby miał troszkę więcej ekonomii. Brakuje już tylko dwóch driverów. I dostaliśmy mały upgrade frontu. Także powinniśmy kroić trochę mniej. Oj, to będą ciężkie chwile. Boże, żeby coś w ogóle zabić tym driverem tutaj. To jest jakiś hardcore. Po tej rundzie muszę szukać drivera trójki od razu. No dawać. Dawać te przedmioty. Ta morgarka by mi się przydała, bo nie mam Last Whispera. Dobra, jeden Draven. Jeden Dravenik tylko. Nice. Może jeszcze tak spróbuję? Dobra, będzie łatwiej trochę. I co? I może takie coś? I jeszcze bym dał... Tutaj damy na razie. Potem się to zmieni. Dobra, no mamy jakiegoś Power Spike'a, zobaczymy na jak długo. Tego pajka sprzedamy dla ekonomii. Teraz musimy odrobić ekonomię i iść do góry z levelem. Z tego może Last Whisper się uda zrobić. I co? O, no to możemy to wziąć w sumie. To już wystarczyłoby tylko trafić Garena. Antyhila mamy. A niby wziąłem tutaj Aurelionkę. Kurczę, Mecha Atrox to też jest kozak. Brać to nie brać. No dobra, na razie czekamy. Na razie nie ma tragedii chyba. Myślę, że są ludzie, z którymi mogę wygrać. No dawaj, Dravenku, pokaż, że jesteś coś wart. Leczenie masz tutaj. Penetrację masz tutaj. Byleby się rozpędzić, ale już mi front zabili tak szybko? Ja pierdzielę. Ja myślałem, że ten front jest dobry. No kurde, nieźle, naprawdę. Jest mega grubo. Mega kurde grubo, trzeba Garena chyba szybko znaleźć, bo nie wiem. Nie wiem kurde, co innego się tutaj może wydarzyć. Może Shen? O, Garen jest, okej, okay, nice. Więc robię tak. Robię tak. I próbuję to ugrać. Liczę na to, że Last Whisper teraz wejdzie. No i zobaczmy. 4 Defender, 5 Mecha, level 3 Draven. Czy to coś kurde da? No bez tego Last Whispera to jest jakaś nierobota, no. Dobra, dawaj, dawaj, Draven, pokrój ich.
Najtrudniejszy target za tobą już. Nice. Nice, nice, nice. Ekonomia jest. Lecimy dalej. Teraz Last Whisper. No niestety, oczywiście, Last Whisper Rush był po przeciwnej stronie na najlepszej jednostce. Szkoda gadać. Jesteśmy troszkę lucky, ale może jeszcze się trafi. Jeśli oczywiście dożyje. No nic. Mogę teoretycznie zrobić tutaj Atroxa. Może to jest, kurde... Może to jest myśl? Zrobić z niego mecha może? Nawet docelowo? Zaraz zobaczymy. Kurde, może to jest... Ach, kurde, no jak mam z niego zrobić mecha? Jak dałem mu właśnie to. Oj Boże, nie myślę. Jak nagrywam, to naprawdę nie myślę. No dobra, na pewno jest lepszym tankiem niż Rammus i lepszym tankiem niż Shen level 1. Niż Shen level 2 w sumie też. Dobra, mamy już troszkę ekonomii. Nice. Wezmę tego Drivena. Zawsze ekonomia jakaś. Dobra, ten stół nie jest jakiś tragiczny. Jakbym miał jeszcze Dragon's Claw, to może bym sobie radził z tymi chłopkami. Jest jeszcze jedna opcja na to, żeby to działało. I wtedy Aatrox może mieć trzy itemy. Powinienem znaleźć jeszcze jednego Aatroxa, wrzucić go, nawet na levelu 1, dać mu mecha i wtedy oba Aatroxy będą mechami. I to jest 200 IQ w tym momencie. Także zobaczymy, czy tak się uda zrobić. Kurde, to by było grube. O, dobra, 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 robimy to. Są pieniążki. Cyk, cyk, idziemy po 8 level. Tak naprawdę to chcę iść po 9, ale mam 26 HP. No ciekawe, czy się uda tę grę wyratować. Chociaż tutaj na 5 miejsce, nie? To by było też dobre. Pytanie, czy my w ogóle... Chcemy, żeby Aatrox był tym mechem. Oczywiście Last Whispera do końca nie mam. Standardowo, nie? To tak, tak musi być. Więc zrobimy tak. Zrobimy też tak. Tutaj wezmę pasek, żeby cokolwiek jeszcze było, chociaż mogłem coś pod to wziąć. No nie pomyślałem. Spuszczuję level, żeby coś dorzucić. Ace'a już mamy. Morgana. To jest nasz Last Whisper, no to musi być. Damy pasek na drugiego najsilniejszego tanka obecnie. Też może tu wrzucę, żeby się częściej odpalał? Żeby się w ogóle odpalił. Dawaj Aatrox, ty dobrze tankujesz, bo Draven ma chwilę czasu dla siebie. On potrzebuje takiej chwili czasu. Eliminacja chłopka, co nam popsuł Last Whispera. Dobra, dobra. Ta Morgana to by mogła być na drugim.
wziąłbym Aureliona, ale mamy tak naprawdę już Sunfire Cape'a tutaj. Dużo tych Kai's było w tym lobby, co? Ja się zastanawiałem, czy tego nie grać, ale... Ale potem się okazało! To, co się okazało. I chciałem stać przy tej popce, chciałem wyciąć te łatwiejsze targety tutaj najpierw. Chociaż mam wrażenie, że dla tego Dravena wszystko jest ciężkim targetem. Bez Last Whispera. Nie no, tę popkę już kroi tak naprawdę, tylko... Tylko gdybym miał trochę więcej czasu na to. Dobra. Dużo pieniążków zarabia, to jest plus. I teraz pytanie, czy szukamy tego Garena dwójki, Shena dwójki, Morgana dwójki, czy idziemy po dziewiątkę? Pewnie powinienem szukać. Więc poszukam. Dobra, chociaż Morgana, znalazłem też drugiego Aatroxa, w razie czego jakbym chciał zrobić ten myk z mechem. Zastanawiam się, czy to jest kurde dobre, czy nie. Bo może ja potrzebuję tego Dravena jako mecha, skoro to jest mój główny carry. Może Aatrox wystarczy taki, jaki jest. O, zajsują mnie. No właśnie. No niestety, MF-ki są groźne. Cóż mogę wziąć? Jest Last Whisper, ale nie mam jak ściągnąć. Wezmę to, żeby mieć trochę więcej czasu. Kurczę, ta gra jest naprawdę śmieszna. Okej, zobaczmy. Chyba to będzie najlepsze, co? Kurczę, myślę, czy temu Dravenowi tego nie dać jakoś. Tylko nie chcę go narażać tutaj pozycją. No dobra, tutaj powinniśmy jeszcze wygrać. Mam nadzieję przynajmniej. Tylko teraz chyba wszyscy dostali Ord itemki. Muszę teraz skautować. Dobra. Udało się. Piąte miejsce już mamy. Więc tak, tutaj jest Zonia i tu jest pól. Oj, ten pulik mi się bardzo nie podoba. Splujemy tego Shena chyba, co? Dobra, zobaczmy. To nie jest pulik. To jest Jax level 3. Bardzo przerażający. No zobaczmy, czy Aatrox wystoi w ogóle chwilę chociaż. Oj, ten Mordekaiser mi teraz przebił odporności. Przebił mi oponę, przebił mi ponton. Ale co? Dajemy radę. No niestety teraz Warwick się rozpędza. Czy my go porobimy? Ace? Ace, dobra, nice.
Kurde, ale gierkę rozegrałem dziwną. Jeden, że zrobiłem 40 tysięcy błędów. To jeszcze, kurde, totalnie popsułem swój zamysł. Więc tak jak chciałem wam pokazać strategię, tak naprawdę nic wam nie pokazałem, nie? Jedynie nauczyliśmy się, że możemy uczynić trzyitemowego Aatroxa mechem, nawet kiedy nie damy mu emblematu. Chciałbym to zweryfikować, może jakaś Riven by się trafiła. Co tu kurde wziąć? Wezmę to. Wbiję level, żeby chociaż lekko zwiększyć swoje szanse. Zobaczę te grabiki, których nie ma. No i próbujemy. MF-ki są dla nas najgroźniejsze, bo one potrafią nas po prostu zabić z 15-procentowej ilości zdrowia, która jest całkiem duża dla nas. A teraz powinniśmy pójść do tej MF-ki od razu. O, nice. No dobra, no to teraz jest jeszcze Zonia do przejścia. O kurde, jak to bije! Jak to bije! O kurde, dobra, żyjemy jeszcze. Jest szansa na top 4. Mała, ale jest. Jest Riven, czekaj. Pokaż to. Kurde, nie działa! A myślałem, że to może działać. Szkoda. No dobra, grabujemy Shenna. Epa. W sumie ja bym się dał tutaj zgrabować. W sensie to by było dobre, jakbym się dał zgrabować chyba. Ale gościu mi tutaj zarzucił takie combo, że ja nie zauważyłem tego Zephyra. Ja nawet nie zaatakowałem jeszcze. O kurde, jaki koks. Leona tutaj przykoksiła. Mam cię! Kurde, chłopku, taką tutaj taktykę strzeliłeś? Dobra, Garen jest. Czy my chcemy Janę? Zamiast Leonki, czy nie? Dobra, gramy w ten sposób. To będzie ciężka przeprawa, ale jest duża szansa na top 4. W sensie aż 4 osoby są w podobnej sytuacji. Pytanie, czy mocno dostanę w cymbał, czy nie? Czy w ogóle dostanę w cymbał, też pytanie. Bo wygląda na to, że nie. Let's go. No i mamy top 3 z tej gry. O Boże, jaki to głupi jest. Dobra, Zephyr. Idę po was, chłop. O Boże, tego nie przejdę na pewno. To jest kompozycja, którą my mieliśmy grać. I jak widzicie, ona jest turbo dobra. Natomiast no, z tym chłopem wygrywam. To jest dobre. To też jest upgrader. Dobra, zrobimy tak. Tylko teraz nie wiem, co z Zefyrem. Puścimy go naprzód. Pyk.
No i lecimy. Walczymy o drugie miejsce. My ostatnio wygraliśmy z tym chłopkiem. Ja wierzę, że możemy to zrobić. Atrox się tam leczy. No niestety się nie doleczył. Dawaj, Dravenik, mamy to. No i proszę bardzo, drugie miejsce. A, że to był dobry pomysł jednak. Dobra, idziemy dalej w dżunglę, właśnie o to chodziło. Dżungla level 2 to jest duże. To jest tak naprawdę duże. Dobra, teraz trzeba tego chłopa zaskoczyć. Trzeba tego chłopa zaskoczyć tym zefyrem. I zejść tutaj mu. Dobra, zobaczmy, czy się zaskoczył. Zaskoczył się, dobra, lecimy z nim. Tylko ja nie wiem, czy to wystarczy, bo ta Kai'Sa trójka z Zonią to jest w ogóle potwór jakiś. Rally tak zdążyła spaść już dawno. No ta Rally jest nie do przejścia, ona jest tak wytrzymała, że zanim ja ją zabiję, to już jest koniec. No i zobaczmy, Zonia teraz. I tyle. Zonia MVP, ale mimo wszystko śmieszna gra wyszła, więc wrzucam. Całuję w cic i do zobaczenia jutro. Przepraszam, dzisiaj chyba na streamie się uda. Całuję w cic.